Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Banny. W dzisiejszej szkole penetracji 3.9, czyli w zasadzie tier, który co dopiero co wyszedł i dla wielu łącznie ze mną jest zagadką, w co i jak przebić i jak strzelać, żeby skutecznie załatwić przeciwnika. Pokrótce trochę omówię, w co strzelić w T90MS, w Leopardzie 2A6 i w Challengerze 2, ponieważ jak te czołgi stają naprzeciwko nas, szczególnie jeśli jeszcze nie graliście dziewiątkami, a gracie 7-8 tierem, stanowią naprawdę poważny problem jako przeciwnik i niesamowite wsparcie jako sojusznik. Także zaczynając od T90MS, jest kilka słabych punktów. Ja może powiem tak, z przodu na wieży to armor wynosi 720 mm, przepraszam, pancerz, a na kadłubie tu w tych miejscach jest to 646 mm. I jak to przebić? Przede wszystkim możemy pierwszy sposób. W zasadzie najłatwiej tam wycelować, ale jest najbardziej zdradziecki, jest to dolna płyta, czyli tutaj te okolice. Bardzo często jest tak, że celownik, nawet grając drugą dziewiątką, celownik świeci się na zielono, a mimo wszystko jest brak penetracji, także jest to dość ryzykowne miejsce. Najłatwiej trafić, ale bywa naprawdę różnie. Drugim miejscem, w którym praktycznie zawsze wejdzie, jest tutaj ten garnek. Tyle, że nigdy nie złapiemy tutaj za pełne obrażenia, być może raz na kilkanaście strzałów. Ja zazwyczaj strzelając z drugiego MS-a wkładałem tutaj za 200-230, także generalnie celowanie tutaj jest problematyczne, bo musimy naprawdę oddać około 10-12, około 12-13 strzałów, żeby unicestwić MS-a, także raczej bym powiedział słabo. Najpewniejszym miejscem, ale jednocześnie miejscem, w którym najtrudniej jest trafić, jest ten wizjerek tutaj. On, jak będziecie celować, świeci się na zielono i jeśli się uda, no to wchodzi za pełny damage i możemy łatwo rozwalić tego MS-a, szczególnie jeśli wystarczy nam elewacji działa, będziemy mogli wystarczająco obniżyć, jeśli przykleimy się do MS-a, wtedy obniżamy działo, strzelamy i nie ma żadnego problemu. Oczywiście bywa tak, że hey, wake up. Apek się odbije, ale jeśli miałbym cokolwiek celować, jeśli w cokolwiek celuję w MS-ie, to właśnie w ten wizjer, bo daje największą szansę na zadanie efektywnego damage'u. Przejdźmy do boku. Wieża to jest 480 mm, a kadłub 384 mm. I teraz tak, tu z przodu wieży raczej nie strzelam. Jeśli mam tylko wieżę, staram się wycelować tutaj w tył. Tutaj pancerz jest najsłabszy i mamy największą szansę na przebicie. Jeśli chodzi o dół, ja ostatnio słyszałem, to generalnie wygląda tak. Tu w tych okolicach każdy pierwszy apek, zanim nie odpadnie pancerz relikt z tego miejsca, zostanie odbity. Dopiero w momencie, kiedy relikt odpada, możemy wbić drugiego apeka. Ten pancerz relikt został następcą kontakta i został zaprojektowany, żeby również skutecznie walczyć z apekami, nie tylko i wyłącznie z hitami. Najpewniejszym miejscem do strzału jest tutaj ta okolica, czyli okolice silnika. Tutaj mamy siatkę, która może powstrzymać hita, ale apek wejdzie nam za każdym razem. Co więcej, jeszcze gdzieś tam ktoś powtórzył, ja usłyszałem i sprawdziłem, jeśli MS stoi pod lekkim kątem, możemy strzelać w przednie koło. Już kilka razy udało mi się wbić pełen damage, to jest tam gdzieś koło 10-15 stopni. Jeśli będzie stał tak, walimy w kółko i na pewno wchodzi. Jeśli chodzi o tył, no to już pełna loteria. Dzisiaj testowaliśmy z Weaselem i Weasel z apeków miał tu problem, tak? Tylko że to jest mało kalibrowe działo. W innych przypadkach spokojnie się wbijamy. Przejdźmy do Leoparda. Leopard 2A6 to jest generalnie bardzo problematyczny czołg do przebicia, a jeszcze jedna sprawa w MS-ie. Możemy próbować wbić się między kadłub a wieżę i to w zasadzie w każdym czołgu. Z apeków bywa różnie, ale z ATGM-u, z rakiety praktycznie za każdym razem uda nam się przebić, jeśli uda nam się na zielonym utrzymać celownik. Przejdźmy do Leoparda. Tutaj naprawdę zaczyna się problem, ponieważ on ma 949 mm pancerza z przodu na wieży i 813 pancerza na kadłubie. Możemy zapomnieć o wbiciu się w dolną płytę, możemy zapomnieć o wbiciu się w górną płytę. Tu jedynie w tych okolicach, to nie sam wizjer, tylko jakiś spaw, połączenie płyt
świeci się na zielono i tu jesteśmy w stanie opchnąć obrażenia pełne. Oczywiście, jeśli strzelimy między kadłub a wieżę, głównie za te GM-a, też mamy szansę się wbić. To nie jest za każdym razem, celownik musi być zielony, musimy w zasadzie posłać idealnie rakietę. Jest to trudne z dużej odległości, ale może się udać. No i mamy wizjer, który praktycznie zawsze dinga. W akcie desperacji możemy strzelić z HE-ka i zadamy jakiś damage. Jeśli chodzi o bieg, to w zasadzie o bok czołgu, to powiedziałbym, że tak samo jak w MS-ie, czyli wieża ma 455 mm i jeśli mamy do wyboru strzelać w przód czy w tył wieży, polecam tył, bo generalnie tutaj celownik będzie czerwony, tutaj żółty, a tu już jest szansa, że zapali się na zielono. Jeśli chodzi o bok, to są 423 mm i tutaj w zasadzie pełna dowolność, ponieważ w większości przypadków, jeśli mamy wystarczającą penetrację, oczywiście wszystko wchodzi. No i tył to już w zasadzie formalność, 111 z tyłu na wieży, także trzeba się bardzo postarać, żeby tego nie przebić. I 88 mm pokrywa silnika, także wchodzi jak w masło praktycznie wszystko. No i nasz nieprzebijalny Challenger drugi, też dziewiątka. Ja tą dziewiątkę odkryłem jako drugą i powiem, zresztą możecie to zobaczyć u mnie na filmiku, troszkę się rozczarowałem, ponieważ to była moja pierwsza styczność z ATGM-ami wystrzelonymi z T90MS, który przebijał mnie za każdym razem. Oczywiście weszliśmy na treningówkę i sprawdziliśmy, w którym miejscu możecie strzelać na połączeniu kadłub wieża. Jest na zielono całe, bez żadnego większego problemu przebijecie. Jeśli chodzi o, oczywiście za TGM, jeśli chodzi o strzelanie ze zwykłego APK, dość wrażliwy jest ten wizjer kierowcy. Oczywiście nie macie 100% pewności, że za każdym razem przebijecie to miejsce, ale w zasadzie jest to jedyna opcja, ponieważ na kadłubie ma 728 mm. I każde inne miejsce jest praktycznie nieprzebijalne. Można też spróbować, to się udaje bardzo rzadko i trzeba mieć też dużą penetrację. Tutaj pod erą jest kawałek zwykłego kadłuba, które też od czasu do czasu udaje się przebić. Oczywiście nic nie jest gwarantowane i jeśli się uda 2 razy na 10, to będzie naprawdę, naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o bok, to podobnie jak z MS-em, czyli tu strzelając w ten bok, pierwszy apek nigdy nie wejdzie. Dopiero kiedy odpadnie dodatkowy pancerz, możemy tam wbijać apeki. 871 mm na wieży chyba mówi wszystko, tak? Z rakiety da radę, apeków jeszcze takich nie ma, żeby przebić. Nawet z normalizacją myślę, że będzie problem. No ale już mamy papierowy kadłub w porównaniu do wieży, ponieważ 215 mm, także tu w te okolice bez problemu można strzelać, na pewno wejdzie, oczywiście nie z hita, ponieważ mamy siatkę, która zablokuje pocisk kumulacyjny, także z APK w te okolice, jeśli już poodpadał dodatkowy pancerz, też możemy spokojnie z APK-ów bić w to miejsce. No i przejdźmy do tyłu. Tutaj w zasadzie już walcząc z tym czołgiem na pewno będziecie mieli 359 mm penetracji plus, także możecie spokojnie strzelać w tył wieży. Jednak dużo lepiej skoncentrować się na kadłubie, którego też chroni siatka, także o hicie można zapomnieć, ale 164 mm gwarantuje, że przebijemy wszystko. W następnym odcinku omówię pewnie Abramsa, przejdę do ósemek, bo je też warto omówić. No i generalnie, jeśli macie problem z tymi czołgami, proponuję pójść na treningówkę, trochę poćwiczyć, ponieważ powiem Wam szczerze, bywam sfrustrowany na randomkach i dzisiaj chyba nawet postanowiłem przez jakiś czas nie grać tych randomków, ponieważ czasem przebicie naprawdę jest bardzo trudne, ale myślę, że jutro mi przejdzie i zobaczycie jakąś fajną bitwę w moim wykonaniu. No a co? A tymczasem w tym odcinku wszystko. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. To zarobiście motywuje, pomaga w rozwoju kanału. I do następnego odcinka. Pozdrawiam, Bane.